Znajdujemy się w Dolinie Wełny, w pobliżu ujścia Małej Wełny w Cieślach koło Rogoźna. W tym trzcinowisku mamy od lat utrzymywaną przecinkę, w której stawiamy sieci i łapiemy przelatujące ptaki. Jak widać, trzcinowiska są jeszcze suche, są to zeszłoroczne źdźbła, nowe jeszcze nie myślą o tym, żeby wychodzić. Ptaków jest bardzo mało, ale gatunkiem, który wyróżnia się o tej porze roku, są bliszki żółte. W tej chwili lecą wyłącznie samce. Łapiemy ich po kilka każdego wieczora, kiedy przylatują tutaj na noclegowisko. Od czasu do czasu łapią się ptaki z innych podgatunków niż nominatywny występujący w środkowej Europie. Łapią się nasze ptaki zaobrączkowane w minionych latach. Najstarszy ptaki, którego obrączkowaliśmy 8 lat temu. A wczoraj wieczorem złapał się ptak absolutnie specjalny. Samiec bliszki żółtej z obrączką hiszpańskiej stacji San Sebastian Aranzadi. Kiedy ten ptak został zaobrączkowany, dowiemy się, kiedy uzyskamy stamtąd informację. Oto i on. Tamtędy właśnie przez Hiszpanię lecą nasze bliszki na zimowisko do Afryki, a na wiosnę tamtą drogą wracają. I ten ptak, nie wiemy jeszcze kiedy, ale został właśnie tam w północnej Hiszpanii zaobrączkowany. Teraz zwracamy mu wolność i niech leci tam, gdzie lecieć zamierza.